Zadacie Państwo na pewno pytanie, dlaczego się spotykamy. Jeśli tak jest pięknie, to dlaczego cały czas takie nadzwyczajne środki zastosowaliśmy? A zastosowaliśmy takie środki, chcemy się komunikować między z mieszkańcami poprzez akurat media, poprzez Państwa, dlatego że to nie ma co też tutaj zaklinać rzeczywistości. W przestrzeni internetowej jest dużo nieprawdziwych informacji, to jest też zrozumiałe. Ludzie zawsze boją się nowości. Jak coś jest nowe, to zawsze wzbudza strach. To jest podsycane też przez pewne i środowiska, które są przeciwnikami tych instalacji. Instalacje tego typu tak naprawdę stały się w Polsce teraz chyba jednym z wiodących narzędzi transformacji energetycznej, dekarbonizacji, odchodzenia od węgla, ale my przykładamy naprawdę wiele starań, żeby przekazywać tę wiedzę rzetelną i dotrzeć do mieszkańców Grudziądza z informacją, a nie żeby czerpali informacje z jakichś takich fejkowych źródeł. Dlatego te nasze działania. Jednym z takich działań jest dzisiaj, odpaliliśmy, to jest pierwszy dzień, dzisiaj strona internetowa jest dedykowana ITPO, czyli Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów dla Grudziądza. To jest strona internetowa poświęcona właśnie, gdzie można znaleźć kompendium wiedzy na temat tej instalacji. Także każdy mieszkaniec, nie tylko mieszkaniec Grudziądza, może wejść na tą stronę i naprawdę zapoznać się z informacjami, które tutaj są zamieszczone o tej inwestycji. Zachęcam także Państwa do zapoznania się z tą stroną. Tu są też zawarte te informacje, które są w prezentacji. Tutaj dostarczyliśmy też, była skrócona prezentacja, taka rozbudowana to na pendrive'ach. Jeśli ktoś jeszcze by chciał, to jest dostępna. Ona też dostępna będzie, ta prezentacja, na stronie internetowej. Na tej stronie internetowej. Tu są też takie przykłady. No, trochę jest rzeczy takich powielonych na tym, ale to jest dostępne dla mieszkańców. Także, wiadomo, dzisiaj czasy są takie, że korzysta się z mediów społecznościowych i gro mieszkańców, osób korzysta z mediów społecznościowych. Ruszy także fanpage na Facebooku ITPO dla Grudziądza, gdzie też chcemy, żebyśmy mieli komunikację z mieszkańcami na temat tego, co robimy, jeśli się pojawiają pytania. Tam oczywiście na stronie internetowej także były pytania takie najczęściej padające i odpowiedzi na nie, ale oczywiście jesteśmy otwarci, czekamy na interakcje ze strony mieszkańców, także to też będzie kanał, z którym będziemy się komunikować z mieszkańcami. Tutaj też już chciałbym wyrazić nadzieję, że też na mocną współpracę z Państwem, czyli z mediami, żebyście też pomogli komunikować, informować mieszkańców o tym, co się dzieje, żeby też i podnosić to, wiadomo, jeśli są jakieś zagrożenia, wątpliwości, będziemy to wyjaśniać, jesteśmy otwarci i do Państwa dyspozycji cały czas, jeśli i oczywiście dla mieszkańców, a za Państwa pośrednictwem także jesteśmy dostępni. Także dzisiaj ruszyła strona internetowa, profil na Facebooku. Ale już też mogę zdradzić, że pewne działania podejmowaliśmy wcześniej w związku z tą inwestycją. Pierwszym takim krokiem, którym zaczęliśmy, no to też było poinformowanie naszych pracowników. Bo chcemy też, żeby nasi pracownicy, jest to 250 osób, stały się ambasadorami tej inwestycji żeby przekonywali mieszkańców o tym, jakie korzyści ona przyniesie. Kolejnym krokiem, który też przy okazji tej inwestycji, ale także taką nową świecką tradycją, chcieliśmy powołać, stworzyć nową świecką tradycję, że zaprosiliśmy naszych bezpośrednich sąsiadów. Tutaj OPEC-u, przedstawicieli wspólnot mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, szkół, zakładów, firm, które się znajdują w naszym sąsiedztwie. I takie spotkania, cykl spotkań się odbył tutaj u nas na działkowców, gdzie informowaliśmy właśnie ich jeszcze przed Państwem, przed spotkaniem dzisiejszym, żeby poinformować, tak się czuliśmy w obowiązku, żeby poinformować naszych sąsiadów o tym, co robimy do tej pory, co zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić. Kolejnym takim krokiem, no też to będzie nowość, wcześniej której nie było tutaj u nas w Grudziądzu, jest to powołanie Rady Społecznej tej inwestycji. Chcemy powołać Radę Społeczną,
czyli osoby, takie gremium, ciało społeczne, które też będzie informowało, będzie przekazywało tę wiedzę o tym, jaką uzyskają o tej inwestycji. Poza tym planujemy, już wynikło to ze spotkań z sąsiadami, też taka trochę zaprosiliśmy, chętni są, żeby zobaczyć od wewnątrz, czym się zajmujemy jako firma, bo nie każdy był, widział, jak przebiega produkcja ciepłej energii elektrycznej u nas w firmie. Planujemy także zorganizowanie wizyt studyjnych w instalacji podobnego typu. W Bydgoszczy jest to najbliższa instalacja, nazywa się ProNatura. Co prawda jest to troszkę inny charakter, ponieważ tam są akurat przetwarzane, spalane odpady zmieszane. My już mamy frakcję tą RDF, czyli wysokoenergetyczną w takiej postaci jak jest. Oni tak naprawdę mają czarne worki, trafiają w Bydgoszczy do spalania. Jako ciekawostkę, no teraz w ostatnich dniach też padła informacja w przestrzeni medialnej, że Toruń chce także wybudować podobną instalację. To jest w branży ciepłowniczej, jest to takie paliwo, które stało się, wiadomo, będziemy odchodzimy od paliw kopalnych, czyli węgla, od gazu i jedną z takich alternatyw dla ciepłownictwa jest właśnie paliwo, które wytwarzamy sami. Wszystkie dane wskazują, że tego paliwa z odpadów będziemy wytwarzać jeszcze więcej. Niestety w krajach zachodniej Europy jest to dwukrotnie więcej na osobę produkuje się odpadów. Zmieniają się nam nawyki zakupowe. Jeśli coś kupujemy przez internet, te opakowania no, stanowią czasami większą masę niż sam produkt. Także będziemy podejmować szereg działań takich komunikacyjnych, nawet jak tam było widać na tej grafice, że przez cały okres trwania inwestycji ta komunikacja będzie się odbywała. Także liczymy na owocną współpracę z Państwem. Jesteśmy do dyspozycji. Zapewne są pytania. Oddaję. Ja mam pytanie odnośnie samego procesu tej inwestycji, bo chyba to jest w pewnym sensie falstart, bo rok temu sąd administracyjny uchylił decyzję środowiskową, która do tej inwestycji była przygotowywana i tam jeden z głównych powodów to było brak konsultacji społecznych. Czy w tej chwili jakby wróciliśmy na tą drogę procedowania jakby tego wniosku? Jak to w tej chwili wygląda? Jak chcecie rozwiązać sprawę konsultacji społecznych? To znaczy w tamtym okresie mieliśmy dwie drogi. Jedną kontynuować oczywiście postępowanie dalej sądowe i zaskarżyć tą decyzję sądu pierwszej instancji. Natomiast no wiemy, jak długo trwałe są u nas postępowania sądowe, w związku z tym stwierdziliśmy, że dużo szybciej i sprawniej będzie ponowić w ogóle ten proces, niż kontynuować, pomimo tego, że no, byliśmy pewni, że mamy rację co do naprawdę takich argumentów sądu, z którymi absolutnie trudno było się zgodzić. Niemniej jednak ze względu na oszczędność czasu, ale też i pewnie pieniędzy, postanowiliśmy wrócić do punktu startu i ponowić całą procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej. No, jesteśmy w tej chwili już właściwie na bardzo zaawansowanym etapie. Liczymy, że do końca listopada pojawią się opinie ZDOŚ-u i z innych instytucji, które są jakby wskazane do opiniowania, no i będziemy czekali na tą decyzję. Co do konsultacji, no to są konsultacje, które wynikają z prawa i to leży, ten obowiązek leży po stronie organu, który wydaje decyzję. Natomiast my tu mówimy o informowaniu prezydenta. No w tym przypadku tak. Ale nic w tym temacie się generalnie nie dzieje, więc pytanie dlaczego? No nie dzieje się, bo jeszcze nie rozpoczął się proces wydawania decyzji. Na razie jest na etapie opiniowania dokumenty, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Także jesteśmy w tej chwili w procesie. Równolegle no bardzo już mocno przygotowujemy się do pozyskiwania finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Trzeba też wspomnieć, że w zeszłym roku w ramach postępowania 30 ponad instalacji w Polsce uzyskało, no w sumie można powiedzieć, pewne promesy finansowania po zrealizowaniu pewnych warunków. Główny warunek to jest uzyskanie oczywiście decyzji środowiskowej. No i dzisiaj wiemy, że no wielu miastom nie udało się również uzyskać tej decyzji. W związku z tym ta pula
pula przeznaczona na tego typu inwestycje no jest wciąż niewykorzystana. A przypomnę, że to była kwota 6 miliardów złotych. Chcemy sięgnąć po te pieniądze, także przygotowujemy się na to, żeby taki wniosek ponownie złożyć. Tak, żeby te dwa strumienie no, spotkały się w jednym momencie, czyli decyzja ostateczna i prawomocna, jeśli chodzi o decyzję środowiskową, no i umowa na finansowanie tego typu inwestycji. Jeżeli Państwo nie otrzymają takiej akceptacji społecznej dotyczącej tej inwestycji, to co wtedy? Ona będzie tak realizowana? To znaczy, no pytanie, co by to miało znaczyć brak akceptacji społecznej? No wiemy, jak generalnie sam skrót RDF jest spalony odpadów, wiadomo, jakie było reakcje, przypuszczam, że ta konferencja i to, co Państwo robią, czyli dotarcie do informacji szerszej, żeby przekonać ludzi do tego, to jest w tym celu, ale jeżeli będzie cały czas jednak opór społeczny, cały czas jest, to co wtedy? Wbrew chyba opinii społecznej nie da się takich rzeczy zrobić. To jesteśmy tego świadomi. Nie po to my tu jesteśmy, żeby robić cokolwiek wbrew mieszkańcom. No nie za to bierzemy pieniędzy. Natomiast od tego jesteśmy, żeby przekonać mieszkańców do tego, że to jest jak najbardziej słuszna droga do tego, żeby no, przede wszystkim ograniczyć wzrost z przyszłości, wzrost cen ciepła i mieć, krótko mówiąc, własne paliwo. Separować się od wahań na rynkach światowych, których naprawdę doświadczyliśmy już. Ta wojna w Ukrainie chyba była najlepszą lekcją dla nas wszystkich. Wcześniej mogłoby to być jakimś takim teoretycznym rozważaniem, ale teraz to już nie jest teoretyczne rozważanie. A świat raczej, no trudno uznać, że on się robi coraz bardziej stabilny. W związku z tym lepiej chyba oprzeć się na tym, co posiadamy wokół siebie, co jest pewne, niż to, co może być naprawdę dużym problemem. I do czego chcemy przekonywać mieszkańców? Jest też jedno, że jeżeli chodzi o tego typu RDF, on jest produkowany już w Grudziądzu i praktycznie, żeby to umownie mówiąc utylizować, bo nie można tego składować, bo przepisy z racji tej kaloryczności nie dopuszczają tego, to płaci się za przekazanie tego w granicach 400 do 500 zł za tonę odbiorcy. No dzisiaj to jest najczęściej cementownia, która produkuje z tego cement. My dalej używamy popioły z tego w budownictwie i tak dalej. Natomiast cementownie nie są w stanie tej ilości, które są. No samo to, że w Grudziądzu w ciągu 4 lat rośnie ilość odpadów w 70%, a jeszcze nam praktycznie, jeżeli chodzi o zaawansowane kraje europejskie, brakuje drugie tyle, bo tak to niestety, bo najlepiej bym powiedział tak, nie śmiećmy, nie wyrzucajmy odpadów, znaczy nie wyrzucajmy, nie produkujmy odpadów, to w tym momencie nie byłoby tego problemu z kosztami, które to za sobą niesie, a my z kolei no tu patrzymy też na koszty, jeżeli chodzi o OPEC i o ciepło. No wydaje nam się, że widzimy koszty węgla, koszty emisji CO2, koszty w ogóle surowców są niebotyczne i się robią naprawdę bardzo dużo. Tutaj mówimy o koszcie surowca ujemnym. Tutaj za spalenie tego typu surowca czy paliwa właściwie się otrzymuje opłatę, no bo no oczywiście mniejsza, no bo jeżeli to będzie gospodarka obiegu zamkniętego, no to zakładamy, że dla mieszkańca będzie taniej przekazać to do OPEC-u i mieszkańcy będą mieli relatywnie taniej albo stabilnie też ceny ciepła. Czyli w związku z tym. Chcieliby Państwo przekonać mieszkańców, bo generalnie chyba najbardziej do odbiorców czy mieszkańców przemawia cena, bo tutaj różne inwestycje, szczegóły to tutaj Państwo wiedzą, no przeciwne mieszkańcy pewnie średnio to interesuje. Go interesuje, czy ile razy będzie podniesione w ciągu roku ciepło. Być może tak tym będziecie Państwo mogli przekonać mieszkańców. Znaczy z całą pewnością już właśnie najgorszym paliwem, najgorszym jeśli chodzi o stan zdrowia mieszkańców jest węgiel. Do tej pory spalaliśmy przez wiele, wiele lat masę tego węgla. To z całą pewnością odłożyło się, jeśli chodzi o jakość życia i zdrowie mieszkańców Grudziądza. I szczerze mówiąc, jakoś to nie wywołuje dyskusji specjalnych, no jakoś wszyscy się do tego przyzwyczaili. Ta instalacja dokonuje no, pod tym względem rewolucji jakościowej wręcz, jeśli chodzi o wpływ, negatywny wpływ na życie mieszkańców Grudziądza. I z tym chcemy iść do mieszkańców, że to nie jest pogorszenie jakości, tylko jest zdecydowana poprawa jakości życia mieszkańców Grudziądza. I to chcemy, żeby Grudziądzanie zrozumieli. Natomiast wydaje mi się, że z tym nie powinniśmy mieć problemów. No, naprawdę uznajemy, że większość mieszkańców racjonalnie potrafi te rzeczy ocenić. My jesteśmy od tego, żeby tej wiedzy, informacji dostarczyć.
Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że zazwyczaj tego typu fake newsy są dostarczane z zewnątrz. One nie są zazwyczaj z wewnątrz miast, tylko są dostarczane z zewnątrz. Ja nie chcę oczywiście tutaj snuć jakichś teorii spiskowych, dlaczego to jest robione, w jakim celu, no ale tak szczerze mówiąc, w jakim interesie ktoś prowadzi tego typu kampanię w wielu miastach, bo to my nie jesteśmy tutaj jakąś wyspą. No proszę Państwa, no, ja rozumiem, że są niepokoje wewnątrz, to my jesteśmy od tego, żeby je wyjaśniać, tłumaczyć, informować. I to jest nasze zadanie, nasz obowiązek, ale no, wiele jest takich ataków, powiedziałbym, no, które no, są na pewno no, inspirowane absolutnie z zewnątrz, zresztą pod szyldami, bo nikt się specjalnie z tym nie kryje. To łatwo oczywiście nawet powiedzieć, kto to robi, no, tylko nie wiemy, dlaczego to robi, no, bo rzeczywiście sensu w tym my specjalnie nie widzimy. Ale sam proces edukacji mieszkańców, no to tego nie można załatwić w tydzień. Nie, to jest proces wielomiesięczny i nie uważa Pan, że to jest trochę za późno, żeby edukować mieszkańców przed wydaniem decyzji środowiskowej, bo wcześniej Pan powiedział, że na przełomie listopada-grudnia wystąpi Pan do prezydenta o wydanie takiej decyzji, więc przez miesiąc ta informacja do mieszkańców nie dotrze, to powstało dzisiaj. To znaczy o tym projekcie, tak jak Państwo wiecie, my informujemy już, no myślę, że 2 lata. Bo już w momencie, nawet 3, w momencie jakby sporządzenia strategii, ten punkt to jest druga inicjatywa, która jest w naszej strategii, która w 2020 roku została przyjęta i tam jest to dokładnie zdefiniowane. Nawet parametry, które dzisiaj pokazują, są dokładnie takie same. W związku z tym nie można powiedzieć, że my tak, nie informujemy. To jest na papierze, to leży u Was. No ale ja też nigdy nie mogę nikogo zmusić do tego, żeby no, chciał tą wiedzę uzyskać. Ja nie diagnozuję ludziom. Ja nie diagnozuję w Grudziądzu jakiegoś dramatycznego braku wiedzy i informacji na ten temat. Mogę się, jak mówię, czuć jakieś zaniepokojenie. I od tego my jesteśmy, żeby to zrobić. Natomiast od momentu nawet uzyskania decyzji do momentu jeszcze realizacji, no mamy, dzisiaj jest 23 rok, kolega mówi 27, sam proces budowy to jest 1,5 roku, no to mamy naprawdę jeszcze mnóstwo czasu, żeby na ten temat rozmawiać. I wydaje mi się, że on jest absolutnie wystarczający. No tak, ale konsultacje społeczne będą za chwilę. No tu, ale mówimy o konsultacjach tych urzędowych, które trzeba przeprowadzić. Tak, żeby wydać tą decyzję środowiskową, to trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne. Tak, i wtedy się oficjalnie zgłaszają instytucje, osoby, które chcą uczestniczyć w tych konsultacjach. To nie, my to nie przeprowadzamy w tej chwili wymaganych prawem konsultacji. Okay, poprzednia procedura była jakby tak zrealizowana, że o tych konsultacjach nikt nie słyszał. I to zarzucił sąd. Nieprawda. Nie, proszę Państwa, sąd zarzucił bardzo, powiedziałbym, brzydką rzecz, tak powiem wprost, a mianowicie w decyzji środowiskowej, w studium właściwie, uwarunkowań środowiskowych nastąpiły naprawdę drobne zmiany, w ogóle niemerytoryczne. I sąd uznał, że każda właściwie zmiana wymaga ponownych konsultacji, czyli urzędowych konsultacji, 30 dni wystawienie dokumentu i konsultacji. I teraz oczywiście no to jest oczywiście też zawarte w prawie, co jest istotne, co nie jest istotne. I tu oczywiście możemy sobie, to jest akademicka dyskusja. Sąd uznał, że istotne, w związku z tym trzeba było ponowić konsultacje. Natomiast te konsultacje się odbyły. To nie tak, że one się nie odbyły. One się odbyły, tylko według sądu każda zmiana, nowe konsultacje i takie jest stanowisko sądu tak, pierwszej instancji. Wiele konsultacji społecznych w Grudziądzu odbywa się po cichu. Tak, żeby załatwić temat, żeby było to zgodnie z prawem i robi się swoje. Znaczy, no my chyba jesteśmy dowodem na to, że nie robimy rzeczy po cichu. No tak, ale wcześniej te konsultacje, które były w tej poprzedniej procedurze, też mam wrażenie, że były po cichu. I teraz chcecie naprawić ten błąd, jakby wyjść do mieszkańców, że robicie to coś jakby z większą wiedzą, z większą świadomością i przekazujecie tą wiedzę do mieszkańców. Znaczy, przynajmniej tak chcecie. Wie pan co, ja bym się nie zgodził z tym, że to było po cichu, bo no, ci, którzy chcieli się tym zainteresować, się na pewno zainteresowali. Najlepszy dowód, że sprawa została zaskarżona przez organizację ekologiczną. No to ona ma jakby w statucie, tylko tym się zajmuje. No ale to było nagłośnione, no możemy sięgnąć do informacji z tamtych czasów, jakby to była ta wiedza powszechna. Słuchajcie Państwo, jeszcze też jasno powiedzieć, no bo tutaj Pan Marek się nie włącza, ale wówczas byliśmy w czasie pandemii. Prawda jest taka, że mieliśmy wcześniej zarezerwowaną salę, zresztą
na lotnisku, bo chcieliśmy ten temat ruszyć społecznie, natomiast mieliśmy zablokowane pewne możliwości komunikacji. Właściwie to był bardzo trudny czas. Sami Państwo jako media wiecie, że to był chyba jeden z trudniejszych momentów i dla nas to był również trudny moment, jeżeli chodzi o takie komunikowanie. Czy ja może zadam, aż trochę zostałem wywołany tutaj, to co Pan Prezes mówi oczywiście jest prawdą, bo taka była wtedy sytuacja, nawet chcieliśmy skorzystać z lokalnych tutaj mediów, żeby zrobić jakąś taką streamingową informację. Zgadzam się także, Panie Redaktorze, z tym, że teraz odrobiliśmy też pewną lekcję i chcemy to zrobić profesjonalnie i profesjonalnie i fachowo komunikować się z mieszkańcami i przekazywać tę wiedzę. Być może też odrobiliśmy pewną lekcję. I myślę, że teraz to, co już nawet widzicie Państwo dzisiaj, jest to zrobione profesjonalnie i poważnie podchodzimy do mieszkańców Grudziądza. Pani mówi, bo Pani powiedzieli, że przed nami spotkali się z sąsiadami. Mhm. I teraz tak, oni mieli obawy, jeżeli mieli, czy Państwo te obawy rozwijali, jaki był stosunek do tej inwestycji? No, skorzystało z naszego zaproszenia. To znaczy wystosowaliśmy zaproszenia do szerokiego grona tutaj naszych bezpośrednich, bo to też nie konsultowaliśmy w jakimś większym, tylko znaczy bezpośrednich. Do przedstawicieli, bo trzeba powiedzieć. Do przedstawicieli też, to byli tutaj zarządy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnia mieszkaniowa, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej, lokalni przedsiębiorcy, działkowcy, było to kilkadziesiąt osób. I co? Generalnie bardzo rzeczowo, bo też nie będę ukrywał, my też zawsze z pewną obawą, bo to jest coś nowego, do tej pory się nie spotykaliśmy. Być może, jak sami stwierdziliśmy, powinniśmy wcześniej informować, bo czasami ludzie nie wiedzą, co się buduje za płotem. Widać, że powstają jakieś konstrukcje, coś powstaje. Nas się pytają gdzieś, jak spotykają, co się dzieje. I dlatego chcieliśmy teraz zrobić taką w nowej formule, spotykać się w pierwszej kolejności z naszymi sąsiadami. No wypada nawet. Czasami jak ktoś robi remont w domu i uprzedza się sąsiadów, że o, będziemy w tych i w tych dniach, ktoś będzie, nie wiem, płytki w łazience kuł i może być hałas, coś takiego. Żebyśmy też mieli ten wyrok, ścieżkę kontaktu, to już jest ważne. Mamy ścieżkę kontaktu z dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, na zwiedzanie naszego zakładu się chętnie osoby zdeklarowały już. Także moim zdaniem bardzo pozytywnie i rzeczowo to odbierają. Bo najgorsze to jest też, jak tak ludzie nie wiedzą, tak jak powiem, boją się czasami czegoś nowego. My chcemy przedstawić im rzeczowo, jak sprawa wygląda. Nic nie będziemy chować, tylko informować o tym coś. Zdajemy sobie sprawę, że jest to też inwestycja, która może budzić pewne obawy mieszkańców, no bo też mówi się tyle, nie można palić śmieci w piecu i my też, jako OPS też, nasz dron jest wykorzystywany w wspólnych patrolach ze Strażą Miejską, żeby używać tego paliwa, które jest dozwolone, żeby nie używać niedozwolonych paliw, a my tutaj chcemy to zrobić właśnie, żeby nie było gdzieś nie poza kontrolą, tylko żeby było poza kontrolą. Tutaj panowie prezesi przedstawili, widzimy w prezentacji, jest to faktycznie technologia sprawdzona, bezpieczna, bo to już jest naprawdę od kilkudziesięciu lat to funkcjonuje, bezpieczna dla zdrowia. Tak się dziwnie składa, że wszystkie obawy albo większość zdecydowana obaw mija, gdy faktycznie takie instalacje zaczynają funkcjonować i mieszkańcy naocznie widzą to, że to się, coś się tam dzieje, że nic strasznego się nie dzieje. Dobrym przykładem jest tutaj też, my też czerpaliśmy pewne wnioski. Pamiętacie na pewno Państwo, jakie były w Polsce? Cały czas są obawy związane z elektrownią jądrową. I była dobra zrobiona kampania też Atomiccy, która cały czas przewija się też w mediach. I niedawno były badania, jest duża akceptacja wśród Polek i Polaków do tego, do energii jądrowej, gdzie też no, były obawy, są my coś nowego w Polsce do tej pory nie mieliśmy. Także my chcemy, tak jak teraz powiem, rzeczowo informować, odpowiadać na wszystkie pytania. Jesteśmy otwarci i do dyspozycji i Państwa, i za Państwa pośrednictwem, i mieszkańców. I mieszkańcy bezpośredni mogą się z nami kontaktować. Jeszcze chciałem dodać, że chyba ponad 80% zaproszonych sąsiadów przyjął zaproszenie i przyszło, co było dla nas miłym zaskoczeniem, bo myślę, no nie spodziewaliśmy się, że aż takie będzie zainteresowanie. To jest pierwsze. Drugie, były nawet pytania takie bardzo konkretne, no typu jakie będą nakłady na tę inwestycję, w jaki sposób chcemy to finansować. Bardzo konkretne, nie pytania typu, no, czy to będzie truło i tak dalej, bo myślę, że te informacje, które przekazaliśmy, a z sąsiadami tych informacji było no, trochę więcej, ale macie te Państwo tą informację na
na pendrive'ie. No i trzecia taka rzecz, która mnie zaskoczyła, że właściwie chyba wszyscy w ogóle byli zainteresowani, żeby obejrzeć elektrociepłownię. No to też było dosyć miłe, bo wydawało mi się, kogo to może interesować, a to okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, że ludzie chcą wiedzieć, co się tu dzieje i dla nas jest to bardzo fajne, to bardziej, że raczej staramy się być otwarci. Dzieci, przedszkola, szkoły przychodzą no, z innych, że tak powiem, przedsiębiorstw energii cieplnej, przyjeżdżają z całej Polski zobaczyć, co my tu robimy, jeśli chodzi o słomę. Także no, to jest bardzo fajne i będziemy na pewno to, że tam obiecaliśmy też sąsiadom, że będziemy się spotykać, no, może nie co miesiąc, ale raz do roku, żeby ich informować, co się dzieje, co się stało i co dalej planujemy, żeby nie byli zaskakiwani chociażby, nie wiem, jakąś uciążliwością transportową, która gdzieś tutaj się w okolicy odbywa. Także według mnie to spotkanie przebiegało naprawdę fantastycznie. Znaczy, proszę Państwa, no w tej chwili jesteśmy w trakcie akurat taryfikacji, bo to jest wymóg prawa, bo mamy taryfę na rok. Ona długo trwa w tej chwili, bo właściwie od czerwca. Natomiast no, finał, no, zapewniam Państwa, będzie taki, że na pewno mieszkańcy nie będą mieli podwyżki cen ciepła. Czy będą mieli obniżkę, to dzisiaj nie jestem w stanie jeszcze Państwu powiedzieć, ale na pewno nie będą mieli podwyżki. W jakim czasie będą mieli podwyżkę? Czy wie Pani co, no pytanie, co nas zaskoczy? Tak. Bo tutaj prezes mówił, sprawa chociażby wojny w Ukrainie. Oczywiście załóżmy, że coś takiego nie powstanie. Ale my do dzisiaj, znaczy dzisiaj nie wiemy, jaka będzie cena na przykład, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla w przyszłym roku. No właściwie... Ja mówię teraz o tej temacie. Nie, no teraz, tak, będzie natomiast pani, ja nie mam szkalnej kuli. Pani pyta, jak długo? My nie wiemy. My możemy tylko powiedzieć, że dzięki tym inwestycjom, wszystkim, włącznie z tym RDF-em, będzie taniej niż byłoby, gdybyśmy tego nie zrobili. To jesteśmy przekonani. Tak, zdecydowanie. A wnioskowaliście o jakąś podwyżkę w tym wniosku do URE? Bo jak się my składamy ten wniosek. To URE zazwyczaj nie zatwierdza wyższych stawek niż my wnioskujemy. No tak. Dlatego mówię, że zapewniam, że na pewno nie będzie wyższych opłat za ciepło dla mieszkańców niż są obecne. Ale w tej chwili czekamy na... Czekamy na ostateczną decyzję URE. Tak. No wiecie, na ile teraz szacujecie tę całą inwestycję, na organizację? Tu szacujemy, że to będzie między 200 a 230 milionów, ale znaczy, bo to jest dużo, bo to jest wcale nie mało. Zresztą jak popatrzymy na inwestycje, które do tej pory wykonaliśmy, instalacja oczyszczania spalin prawie 70 milionów, kocioł na biomasę 100 milionów, my właściwie jesteśmy w takim miejscu, gdzie te inwestycje, żeby były właśnie proekologiczne i tak dalej, muszą niestety kosztować. W związku z tym dla nas głównym się problemem, żeby zdobyć te pieniądze właśnie na taką super instalację, która właściwie robi takie spaliny, czy emituje takie spaliny, jakim prawie powietrzem oddychamy dookoła, no to musi kosztować. Dla nas najważniejsze w tej chwili zdobyć finansowanie. Nie ukrywam, że to jest chyba jeszcze na razie większy problem niż sprawa czy konsultacji, czy w ogóle, czy będziemy robić ze względu na obór społeczny, czy nie, bo rzeczywiście nie jest to łatwe, to ze względu na to, że jako OPEC i jako Grudziądz jesteśmy w takiej sytuacji, że no, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć pewnych kredytów, czy ewentualnie pewnych pożyczek, nawet na bardzo dobre inwestycje, które mogłyby obniżyć czy stabilizować cenę ciepła w Grudziądzu.